cracking cold seams. Chestnuts roasting on an open fire. Just enough heat to beat. W Żukowie jak nigdzie poczuć można było prawdziwą magię świąt Bożego Narodzenia. Po raz piąty na Placu Mariackim odbył się bowiem bożonarodzeniowy jarmark. Święty Mikołaj, blask choinki i świąteczne smakołyki dominowały podczas tegorocznej imprezy. Zamysłem jarmarków, które wspólnie realizujemy z parafią, jest to, żeby pokazać to, że święta Bożego Narodzenia przede wszystkim są związane z chrześcijaństwem i tradycja chrześcijańska to jest ta tradycja, która przyniosła te święta i chcielibyśmy na pewno w jakiś sposób może oderwać trochę od tego marketowego traktowania świąt. Bogato wyposażone kramy przyciągały uwagę tych, którzy postanowili odwiedzić tegoroczny jarmark. Są różnego rodzaju prace, głównie rękodzieło, bo na to chcieliśmy postawić, które można komuś kupić i ofiarować później pod choinką. Są produkty, to są i ciasta, które na przykład panie właśnie z gminy Świdnica przyniosły, tak ładnie zapakowane przywiozły ze sobą. Jest nasza gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska ze swoimi wyrobami, więc też można się już zaopatrzyć na święta. Oczywiście są panie z kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy, więc też już jakieś wypieki, pierogi można to sobie kupić. Na wszystkich czekał też Mikołaj. Były konkursy, świąteczne występy. Mocno leje, coś się dzieje, gdy narodzin tych nadchodzi czas. I co najważniejsze, 8 tysięcy lampek na choince. 2, 1... Bożonarodzeniowy jarmark to wydarzenie, które zyskało ogromną przychylność mieszkańców gminy. Patrząc na ilość osób, które dzisiaj przyszły, to rzeczywiście to się przyjęło. Rozrasta nam się z roku na rok. Piąty bożonarodzeniowy, ale można powiedzieć, że drugi międzynarodowy, bo tak jak w ubiegłym roku też gościmy naszych gości z Francji, z Niemiec. No i rzeczywiście, to już się staje taka mała żukowska tradycja, że spotykamy się tutaj właśnie na tym jarmarku przy kościele. Between the mistletoe and the magic, it's as good as it gets, but the fact is, you're better than Christmas Day. Zagraniczni goście ze swoimi tradycyjnymi wypiekami i polska, a dokładniej świdnicka, kutia cieszyły się ogromną popularnością. W tamtym roku byłyśmy bardzo zadowolone, w tym roku też jesteśmy bardzo zadowolone. Podoba nam się ten klimaty, taka swojska atmosfera i naprawdę jest bardzo fajnie i przyjemnie. Fajnie i przyjemnie było przede wszystkim dla tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w jarmarku bożonarodzeniowym. Nie sposób bowiem było nie poczuć świątecznej atmosfery. Można coś kupić, można grzańca wypić. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, bardzo fajnie tutaj jest wszystko zorganizowane, fajne są, prawda, te wszystkie budki, te wszystkie, w których można nabyć prezenty. No mi akurat paru jeszcze brakuje, także mogę sobie coś fajnego nabyć, jeszcze pod choinkę dla rodziny, dla znajomych. Myślę, że jest tak bardzo przyjaźnie, jest to taka świąteczna, prawdziwa atmosfera, pogoda też dopisała, także trochę zimno, ale lepsze to niż, prawda, gdyby padał śnieg. No myślę, że jest fajnie, bardzo fajnie, podoba mi się. No ja uważam, że takie wydarzenia to są najlepsze na świecie, zwłaszcza w takim okresie właśnie przedświątecznym, gdzie można idealnie poczuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia, zjeść różne pyszności lokalne i naprawdę atmosfera jest świetna, ludzi jest pełno, także Żukowo dopisało i jest naprawdę super.